Witam Państwa bardzo serdecznie na zwołanej na prędce konferencji prasowej. Pozwólcie, że Państwo usiądę, będzie tak bardziej kameralnie. Tak jak dostaliście Państwo w mailu, sprawa dotyczy złego, no nie wiem czy złego, niech to prawo sądzi, zaparkowania pojazdów w dniu pobytu w Chojnicach kandydata Prawa i Sprawiedliwości, pana Andrzeja Dudy, a dotyczą to pojazdy osób przyjezdnych z Gdyni, posłów i nie tylko, i osób towarzyszących posłom. Przyznam, że o tym dowiedziałem się z mediów, a konkretnie media z sesji chojnickiej, kiedy temat został wywołany, też przez pana burmistrza, a może i przede wszystkim. Natomiast ja nic o tym nie wiedziałem. I sądzę, i jestem pewien, że gdyby posłowie źle zaparkowali, ja bym pierwszy od posłów wiedział. Miała taka sytuacja miejsce przy poprzedniej wizycie, kiedy to zapłacono mandat, bo zapomniano opłaty uiścić. I nie rzecz jest w opłatach. Każdy z nas się myli. Każdy z nas się myli. Jeżeli trzeba zapłacić mandat za złe parkowanie, to trzeba zapłacić mandat. Natomiast, proszę Państwa, jest stara zasada, sentencja łacińska et altera pars. Wysłuchaj drugiej strony. I tu media tego nie zrobiły. Mam o to żart. Użyłbym słów zapytaniem, gdzie jest rzetelność dziennikarska. Skoro Państwo żeście nie zadzwonili do posłów, do osób, które, prawda, przyjęliście Państwo informacje z jednej strony. Też jest telefon do mnie. Jeszcze raz powiadam. Jeśli nastąpiło wykroczenie, niezgodne parkowanie, trzeba zapłacić. Natomiast zrobiono z tego większą sensację niż z pobytu, więcej newsów niż z pobytu pana Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta RP. Przekazuję Państwu, macie już Państwo, oświadczenie pana posła Śniadka. Z oświadczenia wynika, że nikt nie szermował, nie pokazywał. Ja tego nie widziałem. Ja mam oświadczenie, Państwu przekazuję. Ja byłem w innym miejscu. Nie widziałem tej sytuacji, żeby ktoś pokazywał, więc ja powołuję się na oświadczenie pana Śniadka. Natomiast jeszcze raz powiadam, et altera pars, zadzwonić, zapytać i wtedy pisać. Zawsze sprostowanie jest o wiele trudniejsze niż puszczenie newsa, prawda? Wiem, że newsy są w mediach, że tak powiem, skazane, czy media przecież szukają, potrzebują pilnych, szybkich informacji. Myślę, że po przekazaniu Państwa tego bardzo bym prosił, jeśli uznacie Państwo za słuszne, sprostowanie w mediach, bo bardzo proszę, tego oczekujemy. Chyba że sprawa, no tak jak mówię, no, śledztwo dziennikarskie, dojście do prawdy, czy rzeczywiście ktoś machał immunitetem, machał legitymacją, bo jeszcze raz powiadam, jeśli zostało przekroczone prawo w sposób niewłaściwy, tak jak mieszkańcy piszą. Im wolno, nam nie wolno na łamach czasu Chojnic. No nie. No nikomu nie wolno, jeżeli jest zakaz. A to przed wyborami, przed niedzielą, no nie w dobrym świetle nie stawia naszego kandydata. Więc dlatego zwołaliśmy tę konferencję prasową. Jeszcze raz, trzeci raz mówię. Et altera pars. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała się odnieść bardzo do tego. Pierwsza sprawa to ta sprawa nie wypłynęła od burmistrza Chojnic, to wypłynęła od naszego czytelnika, który z taką interwencją zwrócił się do naszej redakcji. Nasz dziennikarz poprosił o komentarz burmistrza i na drugi dzień burmistrz poruszył tę sprawę no, podczas sesji. No, natomiast to było, jeśli to pan to tak nazywa, śledztwo dziennikarskie naszego dziennikarza czasu Chojnic. A jeżeli chodzi o rzetelność dziennikarską, chciałam jeszcze do drugiego rzutu się szybko odnieść. Jeżeli chodzi o rzetelność dziennikarską, to jak pan wie, naprawdę staramy się trzymać zawsze bardzo wysokie standardy. Nasz dziennikarz próbował się skontaktować z posłem. Próbował do niego zadzwonić. Także proszę pani, u państwa byłem
dokładnie we wtorek. W sprawie, odniosę się teraz, proszę Pani, do Państwa śledztwa dziennikarskiego. Nie byłem na sesji, dowiedziałem się, że Pan Burmistrz mówi na sesji, więc tutaj pewnie też ta informacja, że Pan Burmistrz całkowicie mija się z prawdą. Mówię o Panu Burmistrzu, natomiast Pani się dowiaduje, czyli prostuje to też, bo ja nie wiem, że to od Pana Burmistrza wypłynęło tylko od czytelnika. Dziękuję za to sprostowanie. Natomiast, proszę Pani, ja byłem u Was we wtorek. W temacie umieszczenia w czasie Chojnic, umieszczenia reklamy. Nie zdążyłem, bo wpłaciliśmy pieniądze z Chojnic na rzecz komitetu, a nie zdążyłem, bo trwa procedura. Dzisiaj dopełniłem procedury w Radio Weekend i tam umieściłem reklamę, która będzie w piątek, będzie 7 spotów. Natomiast nie zdążyłem, ale byłem u Państwa. Rozmawiałem z redaktorem naczelnym i dosyć długo byłem, około 1 godziny. A wszak Państwo wiecie, że jestem pełnomocnikiem PiS, prawda? Ja bym, gdyby Pani się do mnie zwróciła, czy śledczy, dziennikarz by powiedział, wyrażam zdziwienie, bo ja o tej sytuacji nie wiedziałem, proszę Pani, bo przecież ja stałem na rynku z posłami. Stałem na rynku. Przepraszam bardzo, posłużę się, proszę Pani. No, to jest nieeleganckie. Powiedziałbym, to jest nieeleganckie, bo Pan poseł mówi, że nie było tego szermowania. Proszę Pani, to, że tak powiem, mówi naszym wyborcom, ten PiS, co to za PiS jest? Im wolno. Nie, proszę Pani, nikomu nie wolno. Mnie nie wolno, nikomu nie wolno. Jeśli ja popełnię błąd, wykroczenie, ja muszę zapłacić. Tak? I o to chodziło, jeżeli Państwo, żeście się do posła nie mogli dozwać. Proszę, proszę Pani, przecież wiadomo, że jestem tutaj odpowiedzialny i za organizację, za to. Byłem u Was w czasie Chojnic. I ja uważam, że ta sprawa nie powinna mieć miejsca, a powinna mieć miejsce tego typu zapłacić, bo po 50% złotych kary. Jeśli to było rzeczywiście i to jest tyle. Trudno mi powiedzieć, dlaczego Michał nie zapytał Pana, no ja nie jestem autorem tego. Ja rozumiem, ale odnoszę się do tego, że zabrakło tej zasady wysłuchaj i drugiej strony. Jeżeli Państwo się do posła nie mogliście dodzwonić, no jest nas członków PiS-u w końcach 31. Macie Państwo namiary do Wojtka Rogieckiego, do Bartka Blumy, sekretarza Komitetu PiS, tak? Do Marcina Wodocha. Do mnie macie namiary. I czujemy, że niesmak, prawda? Bo jak wiemy, co się dzieje dzisiaj przed wyborami. No czujemy niesmak w tej sytuacji i dlatego prosimy o umieszczenie na Waszych forach przynajmniej tego. Byśmy prosili, bo u Państwa za tydzień to się dopiero ukaże, żebyście Państwo umieścili to. Ja powołuję się na to pismo. Ja nie byłem przy tych samochodach, ja nie widziałem, żeby ktoś machał, ja się powołuję na to pismo, tak? I pozwolę sobie wtedy powiedzieć et altera pars. Ale jednak jest tutaj zatytułowane do Gazety Pomorskiej, tak? Tak, bo ja na przykład nie publikowałam jeszcze nic na ten temat. I dzisiaj dlatego ja Państwu przekazuję to pismo, tak? Żebyście Państwo z prośbą o sprostowanie. Nie, o to pismo, o przekazanie tego pisma. Ale Panie Aleksandrze, przecież ten fakt powołania się na immunitety poselskie potwierdził komendant Straży Miejskiej Tadeusz Rudnik. Czy to jest podważenie teraz... Proszę Pani, ja posługuję się tym tutaj... Bo Państwo się powołujecie na to, co burmistrz jakby mówił na... Nie, ja posługuję się tym tutaj, dlatego Państwa poprosiłem tak, żeby to przekazać, natomiast śledztwo może być dziennikarskie dalej. A czyli Pan uważa, że w takiej sytuacji nie powinno się wykorzystywać immunitetu? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja uważam, że proszę Pani, posłowie powinni płacić za przekroczenia prędkości, tak? Jak powinien być tak zwany jak każdy obywatel. No dobrze, ale skoro mają ten immunitet, to nie powinni go używać? Proszę Pani, jeżeli z wyjaśnień Pana posła wynika, że tym się nie posługuje, tak? I ja bym się też tym nie posługiwał, to znaczy ja może nie mówię o sobie, uważam, że pewnie ci Państwo się spieszyli. Państwo się spieszyli. Pewnie, że patrzymy na przyjezdnego, jak jesteśmy w obcym mieście, to szukamy parkingu. Jesteśmy niepewni, czy zapłacić, czy nie zapłacić, czy w tym, czy nie w tym miejscu. Ci Państwo też przyjechali. Jako ci, prawda, z zewnątrz. Są wszyscy równi. Natomiast jeszcze raz powtarzam, w miejscu, jeżeli źle zaparkowali, powinni zapłacić. To tam nie była kwestia płacenia czy nie płacenia, to po prostu staniecie na zakazie.
Tak, ale jak na zakazie się staje, to też się płaci mandat. Mhm. To też no, się płaci. Nie płacenia w parkomacie, tylko no, stanięcia na zakazie. Ja rozumiem, to w tym momencie czy policja, czy straż, straż ma prawo chyba też uchwalać mandat. No straż przyjechała na interwencję, przecież była interwencja straży, nie ukarała ze względu na pokazanie immunitetu. Proszę pani, zwołuję konferencję po to, żeby państwu przekazać te pisma, tak jak powiadam, i te moje zastrzeżenia do mediów są takie, szkoda, że nie wysłuchano drugiej strony. Takie na nowości żale. Szkoda, że nie wysłuchano drugiej strony. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że w czasie pani, by ktoś do mnie zadzwonił czy rozmawiał, proszę pani, obiecuję pani na 100%. Skontaktowałbym się z panem posłem od razu, jakby nie odebrałby pan poseł dzwonił. Mogę pani pokazać komórkę, ile rozmów prowadzę dziennie z panem posłem. I pan poseł by wyjaśniał. Jak, proszę pani, ja tam nie byłem, natomiast wierzę, co pisze pan poseł. Tylko ciężko nam będzie jakby to uznać za jakieś sprostowanie, bo to jest sprostowanie rzeczy, które jakby nie pojawiły się w naszych artykułach. To jest odniesienie do słów burmistrza, które padły na sesji Rady Miejskiej. Ja myślę, że pani, przepraszam za podpowiedź, wykonać telefon do pana posła, mam telefon i na podstawie rozmowy z panem posłem proponuję, sami państwo ocenicie, czy to rapice, czy nie. My byśmy oczekiwali tego. My byśmy tego oczekiwali. Czy mogę z innej beczki troszeczkę? Proszę bardzo. Jak pan ocenia wizytę pod pana Andrzeja Dudy pod kątem organizacyjnym? Czy nie przydałoby się na przykład, nie wiem, estrada, jakieś podwyższenie, bo odniosłem wrażenie, że no, było trochę zamieszania na rynku. Dziękuję za pytanie. To oceniają pewnie mieszkańcy, bo było ich sporo na rynku, nie tylko naszego powiatu. Bardzo pomógł nam zespół pieśni tańca Kaszewe, który przygrywał i wpisał się, że tak powiem, to spotkanie majowe z panem kandydatem na prezydenta, panem Dudą. Natomiast po pierwsze nie przewidywaliśmy takiej ilości. Ja o godzinie 16:50 pojawiło się światełko u mnie, a gdzie podest? Zacząłem. Jak pan poseł Śniadek dzwonił około 16, ilu będzie ludzi? 100-200. Zapaliło mi się światełko przed 17, kiedy zobaczyłem, co się dzieje. Kolega wiózł troszeczkę tam dwie osoby z zespołu. Pytam się do pani Grubeckiej, zapytanie, czy macie podest? Nie mamy. Tak? Powinien być podest. Zgadzam się. I druga sprawa, zamieszanie. Niknęło z faktu, że zajęliśmy pas na rynku we wskazanych miejscach, osobiście ja zająłem pas zgodnie z prawem, gdzie Duda bus miał wjechać ulicą Cechową. A wjechał Młyńską. Wyjaśnię. I tam stało dwóch strażników, też uzgadniałem to ze Strażą Miejską, z panem Rudnikiem, po godzinie 14 w tym dniu. I tu czekaliśmy. Pan Śniadek na rogu czekał, ja czekałem przy zegarze, bo tam mniej więcej miało być powitanie. Duda bus miał cofać, wychodzi bezpośrednio na rękę. Przez mikrofony mówiłem, proszę państwa, proszę się rozsunąć, jak będzie pan Duda, żeby przeszedł do mikrofonów, gdzie telewizja takie warunki tam narzuciła, że w tym miejscu. I było wszystko przygotowane, zespół ustawiony. Natomiast kierowca, jadąc do Dabusa od strony ronda, zwątpił, czy skręci w Cechową. I to wszystko. I pojechał prosto. Mhm. Taką ja mam relację z tych, którzy jechali. Chyba dobrze zrobił. Ja proponowałem, żebyśmy weszli, nie, panie redaktorze, żebyśmy w Nierzywięciu czy w Rutnowach weszli i przeprowadzili dowóz. Natomiast nie, bo potem się okazało, że nawrócił no, i wjechał od Cechowej. Więc gdyby tak było, to cała kawalkada ludzi by nie ruszyła i tu by się to roztopiło. Natomiast przyznanie, że powinien być protest, jeśli to rzeczywiście utrudnił, to bardzo to przepraszam. Natomiast no, niedoświadczenie organizacyjne przy takich dużych imprezach. A kiedy państwo poinformowali tutaj Straż Miejską Miasto o tej wizycie? Bo oni tam tłumaczą, że dosyć późno, że już mówię, nie obstawić tymi strażnikami. Nieprawda. Przepraszam, nie pisać. Nieprawda, to mnie znowu ocenią, że to się skarża. Proszę pani, nie. O godzinie 10 rano otrzymuję telefon w piątek. W piątek? O 10 rano otrzymuję telefon pana Śniadka. Bo wizyta miała być w poniedziałek, wtorek. Tak?
Myśmy myśleli, że będzie we wtorek ze względu na śmierć ojca Kukidza, tak, i pogrzeb. Myśleliśmy, że będzie we wtorek. No takie wewnętrznie myśleliśmy sobie. Ja obstawiałem wtorek, środę bardziej. I proszę sobie wyobrazić, że w piątek, 10 rano dostaję telefon, że będzie w poniedziałek. Moje pierwsze kroki do ratusza. W jakim celu? W celu zajęcia pasa. Wcześniej tego nie mogłem uczynić. To była godzina gdzieś 12:30. Udało się. Odebrałem pozwolenie w poniedziałek. Zgodnie z prawem. Tak? Natomiast ja sądziłem, że Straż jednocześnie zostanie jakby powiadomiona. Ja osobiście do straży nie wchodziłem, ale coś mnie tchnęło. Jak odbierałem z kasy u pani Rudnik, płaciłem, przepraszam, w kasie odbierałem u góry, zajdę do pana Tadeusza Rudnika i zaszedłem. Około godziny 14. Tak? Oni nic nie wiedzieli. Zadzwoniłem też na policję. I też policję powiadomiłem, tak? No za dużo policji ja nie widziałem tego dnia. Panie doktorze, proszę złożyć, działali, także... Po cywilnemu. Nie chciałbym tego komentować. W każdym bądź razie było dwóch strażników. Też nie chciałbym tego komentować. Cieszę się, że byli. Że byli, że udało się. Natomiast przyznaję, że podespowiem.